Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 3 grudnia 2023 roku w Wenezueli przeprowadzono referendum, w którym w punkcie 5 zapytano o opinię na temat ewentualnej aneksji terenów sąsiedniej Gujany. Chodzi o sporny teren należący obecnie do, do Gujany region Essequibo. Ten spór między oboma państwami, między Wenezuelą a Gujaną toczy się od ponad 120. Lat. To, co jest tutaj istotne z punktu widzenia geopolitycznego, geoekonomicznego, to fakt, że zajęcie dwóch trzecich terytorium Gujany dałoby Wenezueli dostęp do szelfu na Oceanie Atlantyckim szelfu, na którym są złoża ropy naftowej. Należy podkreślić, że ten region Essequibo jest regionem bardzo obszernym. W języku hiszpańskim Guayana Essequiba to ten, ten termin używany przez stronę wenezuelską, to obszar położony między zachodnią częścią rzeki Essequibo a górą Roraima. Ma on obszar około 159,5 tysiąca km2. Ogromny obszar, natomiast bardzo rzadko zaludniony. Tak jak powiedziałem, istota rzeczy to kwestia dostępu do szelfu kontynentalnego, szelfu na Oceanie Atlantyckim ze złożami ropy naftowej. Zresztą ten spór, tak jak już powiedziałem, ma bardzo długą genezę. Sięga do czasów walk państw w Ameryce Południowej o niepodległość. Warto tutaj wspomnieć, że w przeszłości w sporny region. Był także zajmowany przez Holandię. Holandia zresztą scedowała Gujanę na, na rzecz Wielkiej Brytanii w 1815 roku. Natomiast tamto porozumienie ustalało jedynie granicę wschodnią Gujany, pozostawiając tematem otwartym właśnie granicę zachodnią z Wenezuelą. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego wydarzenia historycznego, a mianowicie ustalenia tzw. linii Szomburka to wyprawa Szomburka w 1835 roku ustaliła przebieg granic, no, znacznie przekraczając obszar zajmowany przez Brytyjczyków, poszerzając ten obszar aż do, aż do rzeki Orinoco. Wenezuela już od samego początku kwestionowała te ustalenia linii Szomburka, uważając, że w ten sposób właśnie Wielka Brytania nielegalnie poszerzyła obszar swojego posiadania, obszar poszerzyła o blisko 80 tysięcy kilometrów kwadratowych. No i to ta eskalacja między Wenezuelą a Wielką Brytanią doprowadziła do zerwania stosunków dyplomatycznych między tymi państwami w 1886 roku. Następnie 9 lat później wybucha tak zwany kryzys wenezuelski i też warto zauważyć, że Próbowano włączyć bardzo mocno Stany Zjednoczone w ten konflikt, co się, zresztą, co się zresztą udało. Interwencja amerykańska doprowadziła w 1896 roku do zawarcia umowy o arbitraż między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. I Tutaj m, tak naprawdę w, za, zawarto traktat waszyngtoński z 1897 roku, gdzie sporządzono umowę o arbitraż między Wielką Brytanią a Wenezuelą. Tutaj widać te ogromne wpływy, wpływy amerykańskie. I trzymanie tej przysłowiowej ręki na pulsie, w myśl doktryny Monrego z 1823 roku, mówiącej o kwestiach stref wpływów i to, że Stany Zjednoczone w swojej strategii narościły sobie prawo do ingerencji w sprawy wewnętrzne państw Ameryki Łacińskiej, no, wynika właśnie z tej doktryny, doktryny Monrego. Ostatecznie Trybunał Arbitrażowy wydał wyrok w 1899 roku i to jest bardzo ważna, ważna data 1899 rok, gdzie bez praktycznie żadnego uzasadnienia Trybunał przyznał niemal cały sporny obszar Wielkiej Brytanii. Ustalił wtedy granicę między Gujaną Brytyjską a Wenezuelą, właśnie na bardzo, na bardzo korzystnej dla Londynu linii Szomburka. Wenezuela oczywiście nie przyjęła tego arbitrażu, nie przyjęła wyniku tego arbitrażu, i ten spór trwał, trwał można powiedzieć, po, po dziś dzień. Natomiast w tych wszystkich. Um, i, w takich prawnych sporach warto także przyjrzeć się, przyjrzeć się chociażby, chociażby porozumieniu genewskiemu z 1966 roku, w ramach którego zarówno Wielka Brytania, jak i Wenezuela zobowiązały się do tego, aby pokojowymi środkami wypracować rozwiązanie, rozwiązanie tego sporu. Ten mechanizm genewski ostatecznie zawiódł, więc już pod koniec lat 80. podjęto decyzję o włączeniu tutaj Organizacji Narodów Zjednoczonych w bardziej, aktywne, w bardziej aktywne działanie, w bardziej aktywne rozstrzygnięcia. Zresztą Antonio Guterres przekazał sprawę konfliktu granicznego między Wenezuelą a Gujaną do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj Gujana stoi na stanowisku takiego no, potwierdzenia, ważności wyroku z 1899 roku natomiast Wenezuela w ogóle kwestionuje właściwości właściwość międzynarodowego trybunału do rozstrzygania tej sprawy trybunał zarówno w roku 2020 jak i w bieżącym roku odrzucił zastrzeżenia Wenezueli Natomiast to referendum, na które zdecydował się Nicolas Maduro, prezydent, obecny prezydent Wenezueli, zresztą co ciekawe, nieuznawany przez Stany Zjednoczone, to też, też dosyć interesujące i też pokazuje, w jaki w jak aktywny sposób Stany Zjednoczone próbują ingerować w sprawy państw Ameryki, Ameryki Łacińskiej. No, ta aktywność prezydenta Maduro w sprawie Essequibo jest, jest moj, w mojej ocenie odpowiedzią na odkrycie w 2015 roku tych bogatych złóż ropy naftowej u wybrzeży właśnie tego spornego obszaru. Już w ostatnich latach przyniosło to Gujanie bardzo duże wpływy do budżetu. Mówi się nawet o kilkudziesięcioprocentowych wzrost, kilkudziesięcioprocentowym wzroście PKB. Ta narracja przyjęta przez Nicolasa Maduro ma także istotne znaczenie w kontekście konsolidacji. Władze z konsolidacji swoich stronników, no ponieważ ta perspektywa wyborów prezydenckich jest już coraz bliższa. One są zaplanowane na przyszły rok, na 13 października 2024. No i niewątpliwie pokazywanie takich roszczeń, pokazywanie rzekomo utraconych zysków, które pomogłyby Wenezueli przezwyciężyć kryzys gospodarczy, który trapi ten kraj od wielu, wielu lat, jest no, bardzo ważnym. Elementem takiej no, narracji politycznej, która jest obecnie przez rząd Wenezueli utrzymywana. Natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł w dniu 1 grudnia bieżącego roku, że Wenezuela powinna powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zmienić status spornego obszaru, no to. Ten, to pytanie piąte z referendum z 3 grudnia jest tak naprawdę pytaniem o, o to, czy Wenezuelczycy popierają aneksję Sekiby. Um, I gdyby rzeczywiście doszło do jakiejś formy interwencji. Zbrojnej, gdyby złamano tutaj prawda, zasady prawa międzynarodowego i doszłoby do aneksji terytorium innego, innego państwa. W mojej ocenie doszłoby także do włączenia się innych państw, do potencjalnego włączenia się innych państw do tego, do tego konfliktu. Trudno tutaj nie zakładać, iż Stany Zjednoczone no, włączyłyby się po prostu zbrojnie, także zbrojnie do, do tego konfliktu, być może doszłoby do próby obalenia Nicolasa Maduro, być może doszłoby do próby zrobienia jakiejś kolorowej rewolucji w Wenezueli. Faktem jest, że Stany Zjednoczone traktują Amerykę Łacińską jako swoje miękkie podbrzusze, i w tym kontekście trudno nie zakładać, iż włączyłyby się aktywnie w ten, w ten spór. Trzeba tutaj także oczywiście zauważyć, że egzekwowanie zarządzeń, wyroków Trybunału należy do kompetencji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a jak wiemy, a jak wiemy spośród pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, zarówno Rosja, jak i Chiny. To są bliscy partnerzy Wenezueli i trudno, aby nie zakładać, aby one blokowały właśnie te, te zarządzenia. Obecnie jest mało prawdopodobne, aby Maduro zdecydował się o, o użyciu siły przeciwko Gujanie. Ma to raczej taką formę manifestacji politycznej, ale w mojej ocenie wykluczyć tego całkowicie nie można. Byłoby to zresztą taki krok, jakim, byłaby, jakim byłoby wkroczenie sił zbrojnych Wenezueli na te en región oeste miałoby istotne znaczenie w ogóle geopolityczne na świecie, biorąc pod uwagę, że tych m, takich gorących punktów m, na globie jest całkiem sporo, bo to i te wszystkie napięcia w cieśni tajwańskiej, na Indo-Pacyfiku, oczywiście Bliski Wschód, Europa Wschodnia, m, Arktyka, obszary, no i wyścig zbrojeń w kosmosie, w cyberprzestrzeni, a do tego konflikt w Ameryce Południowej w mojej ocenie skutecznie odciągnąłby uwagę Stanów Zjednoczonych od niektórych innych regionów świata, myślę, że tutaj y, ta wojna na Ukrainie będzie tracić na znaczeniu i to w sposób znaczny w roku 2024, i otworzenie takiego kolejnego frontu w, na miękkim podbrzuszu Stanów Zjednoczonych, no, byłoby niezwykle korzystne dla zarówno Rosji, jak i Chińskiej Republiki Ludowej, dlatego nie można całkowicie wykluczyć ewentualnego właśnie, ewentualnej zbrojnej próby zajęcia tego regionu, ale na tym etapie moim zdaniem o wiele ważniejsza jest ta manifestacja polityczna, która powoduje konsolidację zwolenników Nicolasa, Nicolasa Maduro. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.